Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCO, to przed wami kolejny, piąty odcinek z Postala 2. Panie i panowie, jeśli chodzi o ciekawostki, jeśli chodzi o nowości, w międzyczasie, kiedy by nie było na tym kanale i nie było Postala 2 na tym kanale, wyszedł update. I update był bardzo znaczący, ponieważ usunął mi spolszczenie. I musiałem jeszcze raz spolszczenie zainstalować, ale co odkryłem w ustawieniach, co mi się ustawiło w sumie samo? Leżeć! To są napisy. Ja nie wiem, czy te napisy były wcześniej w Postalu, czy nie. Wydaje mi się, że były, ale to jest dziwne, że w ogóle te napisy mi się włączyły. Także pozwolę sobie je teraz dosłownie na szybko wyłączyć, bo nam nie są absolutnie potrzebne. Widzicie, język napisów polski. Co jeszcze w ogóle odkryłem? Weźmiemy sobie na chwilę jeszcze raz shotguna. To przeładowanie tego shotguna, nie wiem, czy to było wcześniej, czy był ten dźwięk taki wcześniej. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale panie i panowie, wracamy do Postala 2, wracamy do Postala 2 i lecimy przed siebie. Jak pamiętacie, ostatnio uciekliśmy z pewnego bardzo pojebanego miejsca i mamy na sobie strój BDSM, czyli jesteśmy, krótko mówiąc, jak to powiedział koleś wcześniej, po krakiem. I nasza mapa mówi nam, że jesteśmy absolutnie w dupie przy zajezdni i musimy zdobyć choinkę, która jest tutaj bardzo daleko, i zabrać pranie, czyli krótko mówiąc, musimy się przebrać, no i musimy przestać być po krakiem. Także cóż, będziemy tam cisnąć. Chyba ten, schowamy sobie broń na razie, ponieważ nie jest nam potrzebna. Nie chcemy tutaj żadnych niespodzianek i nowości. Co jeszcze? Ostatnio odcinek z Postala 2, odcinek 4 był nagrany w dziwny sposób i ten odcinek też jest nagrany w dziwny sposób. Jeżeli zauważycie spadek w jakości jakikolwiek, jest on spowodowany tym, że nagrałem to w grę w oknie, ponieważ ona mi nie chce działać na full ekranie. Po prostu mi nie chce działać. Tak samo jak Sirius sam w pierwszej stacji nie chciał mi działać w pełnym oknie. No i co? Mam tylko nadzieję, że się nie zacina. Widzę, pogląd mi się zacina, ale gra mi się nie zacina, więc chyba jest git. Miejmy nadzieję. Jak nie, to sobie nagram od nowa, bo przecież mam zapis, nie? Tylko będę wiedział, co się stanie. Ja w ogóle idę absolutnie chyba źle. Przez Paradise Mall muszę przejść. Ja bym przyszedł tędy. Myszka mam włączoną, okej. Ja bym przyszedł tędy, nie byłoby lepiej. Się też byłoby lepiej. Nie, chcę się przez Paradise Mall. O kurwa! O kurwa! Czołowie mnie strzelają? Nie, strzelają w nią, dobrze. Jakoś pojebana, śmieje się do mnie, postanowiłem ją zabić. O, dziękuję za broń. Bardzo dziękuję za broń. Czemu we mnie? Ja jej zrobiłem nic. Absolutnie nic. Ja tylko na chwilę tutaj wszedłem i już się dzieje Armageddon. Nie, nie, ja stąd idę. Smelt napalm, o nie. Dzięki. Thanks. Bow Remers, okej, okay, to jest... Jeżeli znacie angielski... No to... Ale tak, ja mam ten kostium, na sobie tylko się do mnie śmieje. Boże, jestem wolny, nieważne. Oni nic nie powiedzieli, oni nic nie powiedzieli, oni jest głupi, nie? O Boże, nóż, co my tu jeszcze mamy? Pizzę możemy wziąć? Oczywiście, że możemy pizzę wziąć. Boże, musi mi się jak najszybciej przebrać, bo nie wytrzymam z nimi, naprawdę. Nie wytrzymam, tak mi... Okulata. Ja chyba nie jestem spokojnym człowiekiem, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale tutaj ludzie ewidentnie nie chcą pokoju. Absolutnie, co tu się w ogóle dzieje? Znaczy... Nie będę kwestionował Postala i to tutaj się dzieje. Po prostu nie będę tego kwestionował, okej? Okay? Tutaj się dzieją różne rzeczy. Ja bym się tego kota. Mam tylko dwa. Boże, oni ją pałują przy ścianie. Okej, okay, nie będę tego komentował. Siebie sobie mówią sobie, okej, okay, dobra. Bo jesteśmy na terenie, na którym jeszcze nie byliśmy. Te tory kolejowe mi się kojarzą z... Czy te tory kolejowe nie kojarzą wam się z Nintendo Paradise Lost? Tego DSI? Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Coraz bliżej prania, to jest najważniejsze. Do przodu mam iść? Coś tak, Sofia, sprawdzę mapę, ale po prostu nie wiem. Chyba ta, chyba gdzieś w tamtą stronę. Paradise Ties. Jacked in, jack off. Jacked off. Co ten kot tam odwala? Mam, please buy. To jest kot w ogóle? Ta krowa. Cześć. Tak, tu możemy kupić faję zdrowia, tak. W faję zdrowia mamy całkiem dużo, powiem wam. $800 mamy.
5 faj zdrowia. Także jesteśmy naprawdę ustawieni. Naprawdę jesteśmy ustawieni. Krypa mi się tędy. Coraz bardziej się boję o te wszystkie dźwięki w tej grze. Ogólnie w tej grze się boję. W niektórych momentach. Nie! Nie! Mam dość! Ty umrzesz, okej? Okay? Wysłuchałem już wystarczy odtórzu obelg! Gin! Skurwysynie! Wystarczająco dużo obek usłyszałem. Okej, okay. Okej, okay. Kontynuujmy, nic się nie stało. Idźmy po prostu do przodu. Okej, okay. pralnio, gdzie ja znajdę pralnię? Ja tylko bym chciał zmienić ciuchy. Nic więc, że w ogóle poszedłem dobrze, jak najbardziej. To ewidentnie nie jest pralnia, to jest jakiś dom. Tak, hahaha, bardzo śmieszne. Jedna osoba zginęła przez te wasze śmiechy. Ostrzegam, naprawdę ostrzegam. Dobra, strzelam, że pralnia... Może być tu na lewo? Nie. No bo mapa mówi mi... Opa, jest trochę ułomna. Tutaj musi być pralnia. Nieprawdaż? Laundromat, yes. Dzień dobry. Pranie potrzebuję odebrać, a to jest głośno. Cześć. On się śmieje zamiast do mnie mówić. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? To jest moja koszulka. Chciałbym odebrać swoje normalne ciuchy. To będzie 100 zielonych. Mm-hmm. Wal się na ryj. I zapraszam ponownie. A podobałoby ci się, gdyby to ciebie ktoś nazwał świrem? Przykro mi. Czy ja mogę ciuchy... O, właśnie. Odebrać. Dalej. Chyba wyglądamy już normalnie. To jest plus. Nie? To mam się... przebrać, bo to mi tam... Mógł tu wejść? Dobry. Powiedz sobie kurtkę i ubrania. Świetnie, a mogę się jakoś przebrać? O! Yes! O Boże! Broń nie zabija ludzi. Ja to robię. Mocne słowa. Dziwnie jest po stala dwójki wrócić. Wiem, że mamy tą grę do skończenia cały czas, plus DLC, które oczywiście skończymy. Ale też wiem, jaką grę nagrywam po tym odcinku aktualnie i będzie to Serious Sam 2. Co jest w ogóle... interesujące. No i co? Zobaczymy, jak ten Serious Sam 2 będzie się miał. Ponieważ dałem posta wam, moi drodzy, oczywiście. Czy chcecie grę taką, jaką jest, czy chcecie grę po angielsku? Czy czekamy na spłoszczenie, krótko mówiąc. Wyrażyliście się praktycznie jednogłośnie, że nie chcecie czekać na spłoszczenie, tylko chcecie już tą grę, żebym nagrał. Już w tym momencie, już teraz nagrywać tego Serious Sama 2! Więc ja jak najbardziej jestem w stanie to uskutecznić i będziemy to właśnie uskuteczniać, panie i panowie. Tędy nie przejdziemy z tego, co widzę. Zajebiście, musimy iść dookoła, musimy iść tędy jakoś. Bo tutaj przejście, widzicie do przodu, mamy nieczynne do czwartku. I co ja mam teraz zrobić? Muszę iść tutaj jakoś, może tędy jakoś przejdę gdzieś. Tu mamy dom. Musimy sobie go obejść dookoła. Nie wiem, gdzie idę, mam nadzieję, że idę w dobrym kierunku, na drogę przynajmniej. Dobrze. W ogóle tędy przejdę. Tędy mogę przejść. Jak mi ogadł, mnie w ogóle dzisiaj siada. Dawno nie nagrywałem, dawno nie gadałem tak dużo. I to jest ten problem właśnie, który ja posiadam. Że jak dużo nie gadam, to potem mam problemy z nagrywaniem. Policja. Elephant Ranch and Grill. Bank, zamówisko, klinika, fabryka. Ja w ogóle sobie ustawię na jakiekolwiek jedzonko, żebyśmy mieli w razie W. Bo nie mamy zbyt takiego jedzonka, które mamy na w razie W. Mamy tylko pizzę, no ale może coś zdobędziemy po drodze. Tędy, zgadza się. Sorry, że ja sprawdzam mapę, ale ta mapa jest skomplikowana, ja jej nie ogarniam. Musicie mi po prostu wybaczyć. Jaką choinkę może chcieć koleś, nie? Lucky Ganesh, International Market, All American Groceries. Aha, no dobrze. Hey kids, your parents are going to die. Tak, kurwa mać, muszą tutaj być ci. Od tych książek, kurwa. Gry są złe, zniszczą gdzie? Twoją matkę też. To jest departament policji, także hej. Ja bym na waszym miejscu tutaj nie strzelał, ale to też będziemy musieli pewnie iść później. Ale to może być co najmniej ryzykowne. Jestem ciekaw, co by było, gdyby tam poszedł w tym stroju, nie? Czy ja w ogóle ten strój jeszcze mógłbym ubrać go? Nie, niestety nie. Hotel! Reaksujące morderstwa, kiedy całe prysznice. Let's go! Kurwa, kto mnie strzela? Ta suka mnie dalej strzela. Mogę się zakwaterować?
Old Man Murray. Coś mi to mówi, ale nie wiem do końca co. Okej. Nie chcę tu iść w takim razie. Boję się tu iść. Co mnie tu spotka? Już mi lepiej. A ja się wystraszę, bo to kurwa głośno mam tą grę. Nie! Jak widzę te drzwi, jedyna rzecz, która mi się przypomina, to PT. Jeżeli znacie grę o nazwie PT, to wiecie, o co mi chodzi. B2. Cześć. Tak gigło. Co ci chodzi? Zostaw mnie w spokoju. My się znamy? I czy jest to dopuszczalne przez konstytucję? Dzięki, że mi dokończyłeś myśl. Miło. Bardzo miło. Mam pełno amunicji, okej. A gościu nie ma głowy. What the fuck? Co to jest za miejsce? Pomocy. I'm scared. Okej, to jest wyjście. A, to się lupuje, okej. Dobrze, to się lupuje. Okej, co pokój to gorzej aktualnie? A4? Ta czerwono się świeci, to mi się absolutnie nie podoba. Ten hotel jest pojebany, ja to wiem. Cześć wam, panowie. Wy mi... Co tu robisz? Dzwonię po glinę. A dzwonię sobie po glinę, typie. Cześć. Okej, tu się nic nie dzieje. Tu się na czerwono świeci. I'm scared. Zjeżdżaj stąd, waflu. Dobra, sorry, że przeszkadzam. O kurwa, Maciek się wystraszyłem. Leave me the fuck alone, man! Oni tam czegoś kryją, ja tam idę. Oni tam czegoś kryją, to jest niemożliwe, żeby skoczyli na mnie od razu, nie? Aha, szli... Komputerowe nie zabijają ludzi. Ja to robię. Okej. Siema! Aha. Coś tu jest? Ups, sorry, przepraszam. A katnip tu jest schowany, okej, no mogłem się domyślić. Dobrze, bo... Policja mnie nie bije, bo nie ma za co. Więc no. Idziemy do pomieszczenia tylko dla obsługi, bo... Jeżeli są pojebane miejsce w jakiś... Matko boska, co tu się dzieje? Nie, no i kurwa nie przejdę. O nie. Kurwa nie przejdę i co teraz? Dobrze, wchodzimy do pomieszczenia do obsługi. Co się może stać? Dzień dobry. Okej, okay, Radek tutaj jest schowany. Ciekawego, okej, okay, myślałem, że w tym hotelu będzie coś bardziej pojebanego, chociaż było dużo rzeczy pojebanych. Idziemy dalej, okej, okay. Uwaga, zły pies, no to ja bym tam nie chciał wchodzić. Ja się wracam, nieprawdaż? Nieprawda, idziemy dobrze. Czy ja nie bijałem już tego? Kurwa, przestańcie mnie bić wszyscy! Pojeby! Plac parad. O, paradę tośmy pominęli chyba? Miała być parada, ale jej nie było? W tym miejscu można nieźle pojebane rzeczy zdobyć. Ja pamiętam to miejsce, gdzie roją i tutaj rozpierdol. Oj, pamiętam, bo tu jest słoń! Haha, są słonie! Jest! Hello! Heja. Cześć! Ci gruby głos. Czy to Heja. Wszystko? Tak. To będzie 10 zielonych. A za co w ogóle? I zapraszam ponownie. Torebkę z fast foodem. O, miło. Znaczy, tu i tak można zdobyć te torebki z fast foodem, więc... Tyle cię było, stary? Tego nie zbiorę. Tu są słonie, tak. Pamiętam, jak Gary dostał absolutnego pierdolca, jak te słonie zobaczył. No i mamy ewidentnie paradę. To będzie działo. O kurwa, tu jest kot jeszcze. Zgniatą cię te słonie, kocie. Dobra, luknijmy dookoła, co tutaj się dzieje, bo to jest ciekawa lokalizacja. Plac para. Co tu, po prostu parady sobie chodzą codziennie w kółko ze słoniami? Coś tu nie leży. No, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował zabić słonia, tak? No po prostu nie byłbym sobą. Także, co zrobimy? Zapiszemy sobie grę na samym dole. There we go. Nie wiem, czy tutaj też gdzieś nie można było kosy uzyskać. Albo w jednym z bliższych miejsc. O, że tak to ujmę. W ogóle te słonie chodzą, obok jest jakieś steki wielkie smażone, więc zakładam, że tutaj są smażone słonie. A one obok tego chodzą. No ale co ja tam wiem? No i piszę. Nie mam czasu, nagrywam postala.
No to co? Czy możemy podjuszyć słonia innymi sztuczkami, prawda? Nie, kolego! O kurwa! O, będzie tam już teraz szedł! Jakie to jest głośne, ja pierdolę! O kurwa! On na mnie... Nie! Mogę cię podpalić? Chodź, testujemy. Chodź. Kurwa, jest tam u góry! O kurwa! Siema! Panie słoniu. O kurwa, zrobiłem coś bardzo złego, co mi się wydaje. Zrobiłem coś turbo złego. Rzucę słoniowi granata. Zobaczymy, jak on na to zareaguje, nie? Uspokoił się już, ale ja się nie uspokoiłem. Na daleko. Kurwa, mać. I go da się zabić w ogóle? Sprawdźmy. Co ja mają za twardą skórę, żeby się spalić, prawda? O kurwa. Okej, chwila. Leży, okej. Zabiłem słonia. Dobra. Wychodzimy stąd, bo ja pierdolę. O my god. Ale to było dobre, zaczął mi się wkurwiać. Piękne to było. Okej, mam nadzieję, że się nie wkurwi na mnie ten słoń. Ten próbuje ewidentnie gdzieś pobiec. Nie wiem, czy do mnie, czy do kogo. Mam nadzieję, że nie do mnie. Nie wiem, którego wkurwiłem, szczerze, nie pamiętam. To jest ten problem, ale chłop się zawiesił ewidentnie, także... Czemu on się wkurwił znowu? Nie wiem, czy to nie powiedziałaś, ale nie wiem, czy się śmieje ze mnie, bo na mane ciuchy, ale no dobra. Okej, słoń sobie wariuje, zakładam, że robimy na hita, także lepiej nie zadzierać ze słoniem. Przestań ciopić, to jest tak głośne, chyste. Kurwa, on się na mnie rzuci, prawda? Słonie terroryzują transparent. Dobra, arrivederci, słonie. Matko boska, okej. Co tu się od jajnie pawiło? Muszę stąd iść, bo nie wytrzymam tego trąbienia już. Okej. Tego się nie spodziewałem, szczerze. Cześć, piesku! Ojejku! Hello! Mogę cię pogłaskać, czy coś? Bardzo ładną brzuszkę. O, okej, dobra, spoko. Gdzie są choinki? Choinki... Strasznie daleko tu jest, na samym końcu dupy. Naprawdę. Jakiś most jest. Zakładam, że ten most po prostu wskazuje, są x-y na nim. Zakładam, że wskazuje, że to jest limit. Zatem jest po prostu limit mapy, tak mi się wydaje. Pod mostami w tej grze zazwyczaj są bardzo fajne rzeczy. Choinka. Napisane na papierowym talerzu, tak? Papierowy talerz? Tak. Komuś telefon dzwonił. Tutaj telefony są całkiem śmieszne. Chciałem posłuchać. Dzień dobry, ja bym chciał chuineczkę. Chuineczka gotowa! Where the fuck can man get a choinka? Okej, gdzieś tutaj chyba. Pamiętam, że ta choinka jest taka... W zasadzie krzywa. Najbrzydsza i najbardziej krzywa tutaj jest. Czekajcie. Jaja sobie robisz. No tak, a wtedy się z nimi spotkaliście. Przestań. Nie, ciekawy to był phone call. Okej, tutaj mamy Jetro's Peace Tree Emporium. Okej, choinka w tą stronę. Lecimy. Na samym końcu pewnie będzie, będziemy się strzelać, a będziemy z tobą wychodzić, prawda? Nie ta. To ludzie sprzedają jakieś pojebane rzeczy, może ta? Nie. Czyli bardzo wybredny koleś, wiesz? Nie ta. Czyli bardzo wybredny. Zbyt wysuszona. Jaką ty chcesz? Albo on chce najlepszą, albo on chce najgorszą. Nie pamiętam dokładnie, która to była. Ale my pod most oczywiście sobie pójdziemy, bo to nie ma w ogóle dyskusji, żeby pod most nie iść.
Pies ugryzł go losowo, spoko. Coś tu jest schowane, bo zazwyczaj pod mostami jest. Wodę słyszę. Gdzie? Good question. Jakby wodospad gdzieś leciał, bo jakaś rzeka. Tam jest pies, który jest bardzo zły. Postaramy się go ominąć w takim razie. Jest bardzo, bardzo zły ten pies. No dobra, no to która choinka w takim razie? Nie sądzę. Kurwa, mnie wyśmiał. Niedobra. To już patrzyliśmy. Coś wam, nie chcę wam zabierać rzeczy, bo nie chcę, nie chcę się z wami strzelać, krótko mówiąc. Nie sądzę. Tam jest jakaś malutka, o to ci chodzi? O to tutaj? Ja se szmato robisz. No w sumie tak, ja sobie robię, masz rację. Idealna! To ta! O, to będzie ta! To będzie ta! Zapiszemy sobie gen na... Nie zapisało mi się na dole, zapisało mi się na samej górze. Backspace, tu kurwa kilka backspace, żeby ktoś ok. Mamy choinkę i skończyliśmy środę! Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Słuchaj, tak nie lubię. Słuchaj, tak nie lubię czytać, nie? No ale to będzie takie proste. Te, Zyga! On się gapi na moją ulubioną chojankę! No to Wiesiek, co z tym robimy? Zrobimy to tutaj? Wiechu! Otworzymy jego prezent? He? Zrobię mu takie bobo, że będzie piszczał jak kura. I am out? Okej. Okay. Dobra, załatwimy to po waszemu. Skąd nie wiedziałeś, żeby ty się z kimś strzelał tutaj? Dobrze, na tej pajadzie byłem. Mam przynajmniej jedzenie, żeby się uleczyć. Dobra. Jest pierwszy dzień końca waszego życia. Kurwo, gin! Ile można żyć? Spierdalać! Dokładnie, macie rację! Co kurwa? Co kurwa? Tym zadupiu się wyczerpała. Myślałem, co powiedziałeś, ale to było śmieszne. No! Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dzisiaj się nie pierdolę! Kto jeszcze? Już mi lepiej. Dawno mnie tu nie było! Dawno nie wpierdoliłem nikomu! A by kurwa świeżby! No! Kto? Który? Wy? Wypierdalać są moje rzeczy od dzisiaj! Wszystkich was rozpierdolę! Jestem niezłomny i niezniszczalny! Jestem niezniszczalny dziełem szatana! O Boże. Kiedy tu w ogóle byłem, nie pamiętam. Czy pod tym, czy pod tamtym mostem. Ja pod oboma naraz byłem. Kiedy przydałoby się stąd wydostać i skończyć środę dzisiaj. Nie powiem. O la la, panowie, I see you. Moje klejnoty. And I don't like you. O, zabiłem go w końcu, wow. Gry komputerowe nie zabijają ludzi. Ja to robię. Wiemy już, wiemy. No, kolego? Sorry, wydawałeś mi się jako zagrożenie, przykro mi. Jak ty mnie zostawisz, ja zostawię ciebie. Słyszysz? Rozumiemy się, widzę, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że się rozumiemy. Dzięki, piesku. My przyszliśmy bodajże stamtąd, także idziemy tutaj. Musimy się dostać do domu i z tego co wiem, jedno... Ktoś tu broń wyciągnął. Ta, ty jeszcze biegniesz! O nie, kurwa! To by nie daruje! Przykro mi. Ała, dokładnie! Ja pierdolę! Gdzie? Skąd? Tu jest jakiś pojazd. Pies mnie gryzie? Nie, chyba nie. Okej, no mogę mieć kilkoma ścieżkami o to wychodzi. Proszę, chyba najlepszą jaką mogłem. Muszę dorwać więcej. No co chodziło? Chyba jedno ładowanie i będziemy to w domu, jak pamiętam. Także sprawdźmy moją teorię. Pies zagryzł ludzi, bardzo dobrze. Dobry piesek. To wszystko? Już mi nie będą strzelać tutaj? A, będą mnie jeszcze strzelać, okej. Okay. Ja idę w ogóle w złą... O kurwa, gościu do mnie z Galtem biegnie. Nie, nie, nie typie, ała! Nie, 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 nie. Nie wiem gdzie idę, ale na razie to spierdalam.
Idę dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Spierdalam stąd nara. Matko, gościu z granatem. Nie. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Będę w domu? Yeah! Survived Wednesday! Yeah! No ci pokazało na Steamie. Nowe osiągnięcie, nowe typ osiągnięcia, bo nowy Steam teraz jest. Wow! Mamy zaliczoną środę, pierwszy raz w życiu. Wow. Choinka. Już się nie mogę doczekać ubrania jej. Spoko, wiesz, tania była. To w końcu lipiec, nie? Cóż, mam nadzieję, że głosowałeś wczoraj. Nasze wybory kształtują przyszłość. Co ty nie powiesz? Co mówiłeś? Pytałem, czy mamy piwo. O, przerwało dialog, szkoda. Ale prawie lipiec? Czwartek, aktualnie dzisiaj, jak to nagrywam, jest czwartek. Ciekawie, interesująco. Mamy czwartek i lipiec na to wychodzi. Choinka w lipcu. To zielsko nieźle się rozrosło. Będę potrzebował czegoś super mocnego. Oje! Oh yeah! Zobaczmy. A, Croci! Najlepsza zabawka w tym roku. Boże. Mam nadzieję, że zostało im trochę na składzie. Tylko nie Paradise Mall. Grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Gdzie to było? Chyba muszę pójść tutaj. Skoro wszystkie wozy w tym mieście to wybuchowe pudła, nie wiem dlaczego się tym zajmuję. Ale co złego może mi się stać na posterunku, Zobaczmy. Okej, nie jest tak daleko, nie jest gotowy? Tak źle. To jazda. Nie jest tak, taki zły ten czwartek, chociaż mogę zjeść moje słowa. Okej. Coraz więcej gówna jest, tak ciekawostka, coraz więcej gówna jest tutaj mi się wydaje, dzięki Jump. Gazeta, nie czytam każdej gazety. O, Croci ma swój dzień. Dlaczego zdaje mi się, że burmistrz ma udziały w fabryce zabawek? Pewnie po prostu jestem zblazowany i cyniczny. Pewnie tak jest. Pewnie tak jest. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Udało nam się skończyć środę. Zrobiliśmy dużo rzeczy i dużo całkiem pojebanych rzeczy. Następnym razem czeka nas czwartek. I obiecuję, że nie będziecie czekać długo. Trzymajcie się, na cześć i pa, zapraszam was na kolejne odcinki Postal 2. Trzymajcie się, pa pa!